Siemano kolano, jestem razem z Noobem i dziś będziemy budować super budowlę razem. Razem. I na pewno nikt z nas nie będzie oszukiwał. Na pewno. No ja nie, nie wiem jak ty. No jak ja? Mnie przypuszczasz, że ja będę cokolwiek oszukiwał? Ha? Oczywiście, że nie. No właśnie, oczywiście, że nie. Dobra, to Noobek, pierwszą rzecz, którą budujemy, to samolot. Mamy na to, powiedzmy... Uwielbiam budować samoloty, dobra. 7 minut, może coś koło tego. Dobra, to ja się zmutuję i lecimy, co nie? No bo, dobra. Dobra, ja uwielbiam samoloty. Dobra, widzowie, już nie słyszę. On nie słyszy mnie, ja nie słyszę jego, więc będzie śmiesznie. W tym miejscu gdzieś tutaj, widzowie, miałem... O, dokładnie blok, na którym muszę stanąć, żeby oszukiwać w budowaniu. Ponieważ zrobię zakazaną rzecz. Patrzcie na to. Small planes, load i loaded, create. I teraz patrzcie na to. Let's go, wypływamy stąd. I mamy tutaj ogromny samolot, który zamierzam zbudować. Spójrzcie, mamy tutaj taki właśnie samolocik. Nie wygląda na jakiś mega trudny, więc Noobek na pewno nie będzie się tego spodziewał, że to aż tak będzie dobrze wyglądało. Dobra, zaczynamy w takim razie. Główka musi być troszeczkę prosta. O, w tym kierunku powinna iść. Dobrze, lecimy teraz. Budujemy tą część, super. I to chyba ciągnie się tutaj dalej, tak mi się wydaje. Ciągnie się dalej, tak, dobra. Widzicie, mam teraz taki schemat, dzięki któremu znacznie łatwiej będzie mi budować. No po prostu będę to kopiował i budował 1:1, tak jak tutaj to ma być. Dobra, chodźmy teraz tu. W tym miejscu musi być szyba. Ta szyba musi być połączona z tą ciemną szybą. Na górze, a co tutaj, jest jakaś klapa. Dobra, patrz, to będzie też klapa tutaj od razu. Iść. No i pięknie, mamy też klapę. Ja nie mogę, to będzie za dobrze odzwierciedlone. Okej, lecimy w takim razie z tematem. Na górze musimy postawić kolejne te bloki. Czy one się tutaj ciągną dalej? Chyba tak, dobra. Po prostu zbuduję taką jedną linię do przodu. W tym miejscu jeszcze się dalej ciągnie chyba ta linia. Nie, jak widzicie, na czerwono pokazuje, więc tej linii tutaj już nie ma. Tutaj już jest schodek, widzicie? A potem dwie półpłytki. No przecież ja bym tego w życiu nie odwzorował tak idealnie, gdyby nie ten nasz piękny schemat, którym sobie pomogliśmy. Więc bardzo mi się to podoba. Lećmy w takim razie dalej. Teraz zbudujemy schemat. Tutaj budujemy ze schodów. Raz, dwa, trzy. Dobra, teraz tu. Okej, dobrze kładziemy we wszystkich tutaj miejscach. I teraz raz, dwa, trzy. Pięknie! Słuchajcie, dalej musimy postawić. Co my tutaj mamy? O, coś takiego. Stawiamy tu. Co ja robię? Coś źle postawiłem tutaj. O, patrz, właśnie. Mamy tutaj jakiś zły budulec. Tutaj wszystko już jest dobrze. I w tym miejscu trzeba postawić kolejne trzy bloki. Klapa, śnieg, głowa szkieleta. I jeszcze jedna klapa. Iś, schodek. To dosłownie wygląda jak samolot. Tu są takie okna od samolotu. I można przejść dalej w takim razie. Teraz tu, tak, dobrze. Teraz trzeba wybudować tutaj schodek. Schodek tutaj, pięknie. I teraz tutaj śnieg. A tutaj lecimy z półpłytkami. Tylko pytanie, czy coś jest tutaj od środka? Czy ja tutaj coś widzę? Nie, tutaj nic nie ma. Dobra, to możemy w takim razie budować. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj mamy koniec. Tutaj coś jest na samym końcu. Co tutaj jest? Cyk, cyk. Nie, tutaj coś źle jest. A, bo tutaj jest schodek. Dobra, to zaraz podbudujemy ten schodek. Tylko najpierw dokończmy z tej strony jeszcze, bo widzę, że tutaj są jeszcze bloki. Tak. Tutaj z kolei. Co to jest? Też blok, dobra. Kolejne bloki. Jeszcze postawimy je tutaj i jak widzimy, wszystko pięknie, ładnie gra. Jeszcze z tej strony w takim razie już mogę postawić ten schodek? Mogę postawić, więc teraz stawiamy tutaj klapę. O nie, tą klapę trudno będzie, trzeba będzie ją jakoś aktywować. Na górze, spoko, postawiłem tą klapę, co nie? Ale od dołu to nie wiem, jak ja mam ją aktywować. Chyba, że tutaj coś jest do aktywowania jej. Nie, nie widzę. Dobra, jest problem. Tej klapy tutaj najwyżej... Zrobimy zwykłą klapę, ok? To jest na przeżycie po prostu. Zwykła klapa też w miarę dobrze pasuje. Może brzozowe deski będą jaśniejsze. Więc zniszczmy klapę tutaj. Postawmy dwie klapy tu. O, pięknie. Jedna z tej strony, druga z tej. Myślę, że to i tak będzie na tyle dobrze odzwierciedlony samolot, że Noobek nie skapnie się. Noobek raczej będzie w szoku. W ogóle jak buduje Noobek? Nie testowaliśmy tego, ale na pewno nie jest to jakiś mega... najlepsze budowanie na świecie, co nie? Wydaje mi się, że Noobo może nam się za bardzo tutaj nie pochwalić, jeśli chodzi o umiejętności budowlańca. Ale za to ja, jak widzicie, no wiem, oszukuję, ale o to chodzi w tym odcinku. No taki sorry, taki odcinek. Dobra, pyk, mamy tutaj klapę. Dobrze, teraz tutaj śnieg musi być, czy co to jest? Śnieg, tak.
Nie mogę postawić tego śniegu. Dobra, to wiecie co będzie lepiej? O, coś takiego. Dobra, to wystarczy. I tak, z jednej strony mamy to już zrobione, tylko jeszcze tutaj brakuje nam właśnie naszych jeszcze takich tutaj rzeczy. To musi być w drugą stronę. O nie. Dobra, zostawmy samą wełnę. Nie musi być jeden do jeden odzwierciedlone. I tak jest to dobrze zrobione. Okej, teraz skrzydło tak. I robimy po prostu teraz z drugiej strony. Więc tak, na samym początku tutaj musi być szyba. Dobrze, z tej strony schody, kładziemy schody, dobrze. Następnie schody postawione w ten sposób. Pięknie, pięknie. I teraz kolejne schody. O, tutaj dobrze postawiłem. Czekaj, tak, tak, tak. I tu na górze też schody, dobrze. Tutaj dajemy szkło. Szkło. Jeszcze jedno szkło. Tutaj i tutaj. Dobra, czy tutaj mamy dobrze? Czy na pewno wszystko działa? Wydaje mi się, że tak. W takim razie przechodzimy już praktycznie do końcówki i będziemy mieć nasz samolot już zrobiony. Więc ekspresowo to zrobiliśmy. I w dodatku pięknie to zrobiliśmy. Jeden do jeden, tak jak ten samolot miał wyglądać. Okej, tutaj jeszcze z tej strony damy to. Tutaj śnieg. Tutaj klapa. Tutaj szkielet. Mam nadzieję, że Nubek nas nie podglądał też, jak my tutaj to robiliśmy. Chociaż Nubek w ogóle nie widzi. Nie widzi tego schematu, który tutaj wgraliśmy. Więc to jest też śmieszne. Dobra, pyk, pyk. I słuchajcie, praktycznie mamy to. Jeszcze tylko tu. Dobra, postawimy. Ostatnie skrzydło po prostu robimy. Iś. Dobra. Tutaj skrzydełka, a z drugiej strony jak ja to zrobiłem? A tutaj czegoś nie... Dobra widzowie, ostatnie szlify i mamy to zrobione. W tym momencie pozostała mi tylko do wklejenia ostatnia komenda. O, jeszcze patrz, jedna rzecz z tej strony, praktycznie zapomniałem o tym. Iś. I tutaj, iść, dobra. Patrz, usuwam teraz ten schemat, unload. I patrz, gdyby nigdy nic. Piękny samolocik zrobiony. Nubek będzie w szoku, dobra. Odmutuję się i sprawdzę, czy Nubek jest już gotowy. Nubek, jak tam? Halo. Jesteś halo. Gotowy? Ja tak, a ty? No ja tak, trochę to trwało, ale mamy to zrobione, jest samolot. Czeka, to chodź do mnie, to chodź do mnie. Dobra, zobaczę twoje pierwsze, uwaga. Uważaj. Czy ty naprawdę przez tyle czasu wybudowałeś coś takiego? To samolot. A co to? A, samolot niosący dirta, okej, okay, czyli coś ale, przydatnego. Ale. Wow, jaki dym! Tak jak jest w prawdziwych samolotach. Ej, to tak, akurat... Tak, ale wiesz co powiem? No, patrz, co? Gdzieś muszą siedzieć, co nie, ludzie w tym samolocie, no chodź tutaj. No foka, foka. Co? Co jest? Jo, w dircie siedzą! Ty, ale ten samolot nie jest zbyt aerodynamiczny. Wydaje mi się, że on by mógł spaść. Dobra, Nubek, podoba mi się twój samolot. Chodź, ale teraz. Twój. No właśnie, chodźmy zobaczyć mój, jak tobie się spodoba. O, zobacz, taki skromny zrobiłem. Jet... Ładnie. Private samolot, nie? Ale ładny. Podoba ci się? Fajne? Jasne, no, ale tutaj nie ma jak wejść do środka. Wiesz co, bo on jest taki miniaturowy. Ja nie chciałem, wiesz, przesadać z rozmiarem. Normalnie bym zrobił większe, ale nie miałem na to 2 godzin czasu, wiesz o co chodzi. No wow. I ogólnie, no tak prezentuje się, myślę, że całkiem git. Taki prywatny samolot odrzutowy. Ładny bardzo, powiem, ty masz talent. Dziękuję, no bardzo mi miło to słyszeć, słuchaj, ale jak... No, no. I co, łapka w górę za takie super cacy. O, tak, tak, łapka w górę, no, jakżeby inaczej, subskrypcja jeszcze bardziej, tak. Super wygląda, nie? Ładnie. Prezentuje no, się. Teraz nie tak. Dobra, to teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Czołg, budujemy czołg, mordeczko. Wow, dobra, czołg, dobra. No, umiem. Dobra. Umiesz? Dobra, ja jasne, się, że już tak. Się boję, widzowie, co Nubek umie. W takim razie, dobra, mam kolejny tutaj etap. Stajemy sobie w tym miejscu. I teraz tak, wklejam schemat czołgu, load schematic, ok, create placement i patrz na to, mamy czołg, ale on potężnie wygląda. Ok, może ja od razu zacznę budować, bo znowu będzie mało czasu na to. Więc tak, na początku właśnie ten budulec, którego ostatnio robiliśmy mechanika u nas. Dobra, tutaj jeszcze od środka trzeba tego postawić, pyk, 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 pięknie. Z drugiej strony od razu postawię tak samo. I tutaj mam nadzieję, że już nam sprawniej pójdzie, chociaż wydaje mi się, że ten samolot i tak zrobiliśmy w miarę szybko. Szybko, w porównaniu do schematu, na przykład jak budowaliśmy SpongeBoba, co nie? SpongeBob to akurat był problematyczny. Okej, teraz z tej strony. O nie, co tak? O, dobra, jest git. I teraz tutaj, tutaj. Z tej strony jest, nie, to jest inny budulec. O, coś takiego. Dobra, czy to działa? Nie, tutaj coś zrobiłem źle. Eś? Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby to działało, żeby to się nie łączyło z tym drugim? Wydaje mi się, że jest problematycznie. Czekaj. Nie da się tego zrobić tak, żeby nic się nie łączyło. No dobra, lecimy w takim razie teraz tutaj. A co to jest? To jest inny budulec? Co tu się... Aha, coś takiego mam.
zostać. Dobra, zrobiłem to, dobra, dobra, zadziałało. I tutaj też tak ma być, dobra, dobra, dobra. Ale to jest problematyczne, widzowie. Dobra, mi się wydaje, że tak będzie lepiej. Zróbmy to mniej więcej, plus minus. Nie musi być 1:1 odzwierciedlone, co nie? Tak jak już mówiłem wcześniej zresztą. Dobra, teraz tu, okej, tu. Pięknie. Teraz przechodzimy z drugiej strony. To są jego, widzicie, zębate koła, na których swój czołg właśnie będzie jechał. Pięknie, szkoda, że nie będzie się ruszał ten czołg, bo będzie odwzorowany 1:1, ale nie będzie się ruszał. Więc troszeczkę pod tym względem lipa. Dobra, lecimy teraz z tej strony. A może ten detektor faktycznie działa i on będzie się ruszał, widzowie. Oglądajcie koniecznie cały odcinek, może faktycznie to działa. Stawiamy tutaj tych naszych ziomeczków. Następnie tutaj. Okej, okay, tu, tu, mamy to zrobione. Ty, ja nie wiem, czy ja chcę robić tak, że serio będzie dało się do niego wchodzić, bo to zajmie dużo więcej czasu. A my tutaj sami widzicie, no mamy już małe problemy. Yo! Ej, serio, tutaj w środku będzie można wszystko robić. Ja nie mogę. Dobra, to jest przesada. To już za bardzo realistyczne. Aż tak bardzo nie wchodzimy w to. Dobra, teraz tutaj postawmy znowu te nasze ziomale. Koła zębate, pięknie. Nie robimy tego idealnie, tak jak już wspominałem, ale ważny jest dla nas efekt. Dobra, coś takiego. A tutaj co jest? To jest dobrze? Jest dobrze. Okej, okay. A bo z tej strony ma być coś takiego. Dobra, teraz podlećmy sobie tutaj troszeczkę wyżej. Postawmy tutaj to i to. Super, teraz na tym to i to. Tak samo zrobimy z drugiej strony. Tutaj to, tutaj na górze tak. Tutaj koła zębate, super. No i co, przechodzimy do kolejnej fazy, czyli budowania z zewnątrz. Jak to z zewnątrz wygląda? Dobra, myślę, że coś takiego spokojnie można postawić. Okej, okay. Lecimy. Lecimy, Nubek będzie w szoku. Okej, okay, robimy z zewnątrz, a potem w środku pomyślimy. Jak będziemy mieli czas, to może zrobimy. Jak nie, to nie. Ten czołg jest ogromny. Na to czasu troszeczkę pochłonie tutaj więcej niż mi się wydawało. Ale myślę, że już jesteśmy na spoko pozycji. Możemy teraz sobie tutaj po prostu budować, niczym się nie przejmować. Nubek jest zajęty sobą. Ja myślę, że on tam sobie, wiesz, dirta zbuduje i będzie zadowolony. A my tutaj w tym czasie zrobimy najlepszy czołg, jaki kiedykolwiek widziałem. Dobra, z tej strony jest git, jeszcze tutaj z tej strony zębatki, dobra. Z tej strony też postawimy, żeby już było realistycznie. Tutaj może być tabliczka, okej, okay, jedna i druga. No i jeszcze tu, dobra. Czyli tą stronę mamy już praktycznie zrobioną. Musimy tylko, a co, z czego to jest tutaj zrobione? Okej, okay, z czegoś takiego, dobra. No to stawiamy to w takim razie. I tutaj tak samo, dobra, czyli tutaj płytka, ta, tutaj schodki. Okej, okay. Ile 5 minut minęło? Nie, dobra, ale jest git, minęło 5 minut. O, co to jest? Jakaś barier blok tutaj nam się włączył, podejrzany. Okej, okay. Czy ja to mogę wybudować? Mogę, dobra, wybudowaliśmy. I teraz tak, budujemy od góry w takim razie. Okej, okay, teraz sobie tutaj to dokończymy. Dobra, co mamy dalej? Sprawdźmy. Z przodu musimy najpierw ogarnąć sobie to, żeby to dobrze pasowało. Co to jest za budulec? Okej, okay, lećmy tak. Na tym modzie troszeczkę trudno się buduje, ale no, jest do ogarnięcia. O, tu jest piasek. Nie, ten piasek nam będzie przeszkadzał, pewnie coś czuję. Tu, dobrze, tu. Okej, okay, okej, okay. Teraz z tej strony ten dispenser. Tutaj powinno być coś takiego i na końcu pięknie, dobra, zrobiliśmy to. Mniej więcej, plus minus, ale zrobiliśmy. I z przodu teraz tutaj tak samo. Z tej strony to. Źle postawiłem chyba, chociaż nie, dobrze. I z tej strony to. Dobrze. I teraz tutaj coś takiego, tutaj coś takiego. No i patrz, pięknie zrobione. Tu też jeszcze piasek postawimy. Czy z tej strony tutaj piasek musi być? Dobra, czyli praktycznie całe boki mamy zrobione. Została nam góra. Ojejku, tej góry troszeczkę tam trzeba będzie się pomęczyć, ale myślę, że jest git. Dobra, teraz tutaj tą część zrobimy. Dobra, zakończmy po prostu górę i jak to zrobimy, no to już pójdziemy pokazać Nubowi, słuchajcie. Myślę, że i tak zrobiliśmy to naprawdę bardzo dobrze. Nie będę tego... Patrz, to jest dosłownie, różni się to malutko. Tak tyci się tylko różni, co nie? Normalnie będzie, myślę, że jak zdejmiemy tego moda, czyli że nie będzie widać tego, co my teraz tutaj robimy, to efekt i tak zachowa się kozacki. Mimo, że w tym momencie kładę bloki w miejscach, w których nie powinny być. Patrzcie, pyk, pyk. Ale tutaj to się prezentuje super. Okej, okay. I teraz tu.
Dobra, postawmy jeszcze tu coś takiego. Blok nederytu. Mordeczko, czy ja chcę tutaj stawiać blok nederytu? Dobra, w sumie praktycznie całą tutaj część mamy. Czy tutaj czegoś brakuje? Tutaj nie. A co to jest? Aha, tabliczki jakieś. Tabliczki z jakimiś znamionami, ale tego nie potrzebujemy. Okej, okay, jest git. I słuchajcie, jeszcze tutaj od środka zrobimy. I pozostała nam już tylko ta tutaj wieżyczka. Dobra, budujemy to szybciutko, bo to już trzeba skończyć. Dobra, tutaj tak. Tutaj tak, ostatnie szlify i wydaje mi się, że powoli zbliżamy się do końca. Tutaj są jakieś dziwne rzeczy jeszcze. Może postawmy je w sumie. Okej. Okej, jak to wygląda? Czy ja to dobrze w ogóle postawiłem w dobrym miejscu? Okej. Chyba postawiłem w dobrym miejscu. Dobra, czy tutaj jest wszystko git? Jeszcze z tej strony postawię, o, coś takiego. Tutaj to. Tutaj jeszcze jest jakaś zabawka. Trzy i z drugiej strony tak samo. Raz, dwa, trzy. Nasz czołg jest praktycznie skończony. Sprawdźmy, czy czegoś mu tutaj brakuje. Wydaje mi się, że nie. A jeśli już, to takich naprawdę drobnych rzeczy. Drobniaczków, okej, czegoś takiego. Dobra, myślę, że możemy usunąć ten schemat. Unload, no i proszę bardzo. Od środka tylko troszeczkę pusto wygląda, ale to można łatwo temu zaradzić. Patrz, wchodzimy. LOL, naprawdę da się tutaj wejść do środka. Yo, dobra, mam pomysł, żeby to dodać charakterku w tym miejscu, to zrobimy klapę, widzicie? I wchodzimy tutaj w klapie do środka. Okej, okay. I tutaj to możemy zabudować. Okej, okay. Zabudujmy, żeby to nie wyglądało jakby, wiesz, było takie dziurawe. Okej, okay. Jeszcze z tej strony, tutaj, no i patrz, w środku może nie ma dużo, ale efekt myślę, że jest gotowe. Więc odmutujemy się teraz. Nubek, czy mnie słyszysz? Jasne. Czołg zrobiony, bo mój, ja, no tak, a ty? Mój czeka, mój tylko i wyłącznie mój czeka na ciebie teraz. To chodź do mnie na pewno. Dobra, dobra, pójdę znowu do ciebie, jestem ciekaw, co tam wykombinowałaś. Proszę. Naprawdę, po takim czasie zrobiłeś tylko coś takiego? No co? O, nie no, ale w sumie, Nubek, jak na ciebie, bardzo fajne. Ale poczekaj, bo ty nie znasz szczegółów tego czołgu. Dobra, opowiadaj o szczegółach czołgu. No patrz, to jest lufa. 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 A tutaj strzela diltem. I to, przecież ja to widziałem, Nubek. Widziałem. A, myślałem, że nie. I stąd bierze dirta. No wiem, wiem, dobra. Nie, no bardzo fajne, bardzo fajne. Można wejść do środka, o. Chodź zobaczyć mój, Nubek. Myślę, że ci się spodoba, będziesz mógł wejść do środka też. No chodź, chodź, chodź jak zobaczyć. Do środka? No do środka, zobacz. Co ty mówisz? Chodź. No to jest. Fajny? Podoba ci się? Zobacz, no, prawdziwy czołg. Możesz nawet wejść do środka, tutaj jest wejście. A nie, dobra, ty masz talent, ja z tobą nie gram, ty masz talent po prostu. To nie talent, mordeczko, kiedyś zrozumiesz. Oj, zobacz, do środka nie sobie mogę wejść. Nie miałem czasu, żeby właśnie w środku jeszcze zrobić. Ja muszę, czekaj, zobaczę go tutaj z całego, dobra, wchodzę. Ale super, jeju. No, zapraszamy. Jest tutaj sporo miejsca, no. No, trochę ci tutaj środek nie po tego. No bo ale nic w nim nie robiłem. Nie, poczekaj, ja tutaj co wiem, jak ty zaraz psujesz? Nie psuję, patrz. Co jest? Aha. A, no fajne, fajne. Myślę, że nawet pasuje. Ja nie mogę, my byśmy mogli razem takie budowy budować, a my osobno budujemy. Wiesz co, to ta moc, ja odziedziczyłem tą moc od kogoś, wiesz, tak naprawdę. Teraz, Nubek, budujemy ostatnią postać, która na pewno najbardziej ci się spodoba. Budujemy Spidermana. Ja wiem, jak Spiderman wygląda. Wiesz, nawet nie musisz patrzeć, ja też nie muszę patrzeć wcale. Dziękuję, dziękuję. Dobra, przejdźmy do Spidermana, ja już zaczynam w takim razie działać. Idę budować, no. Okej, Spider-Man, widzowie, na końcu będzie całkiem prosty. To będzie bardzo prosty schemacik. Patrz, Spider-Man, load. Nie! To nie ten Spider-Man, o którego mi chodziło! On jest przeogromny! Dobra, czekajcie, tego jednak nie chcemy. On jest przeogromny, tego bym budował bardzo długo. Gdzie jest? O, Small Spider-Man. To jest ten! Dobra, load, create placement i patrzcie na to. To jest taka po prostu pikselowana wersja Spider-Mana. Bardzo prosta do zrobienia, spójrzcie. Elo, tak po prostu sobie budujemy. Nawet wy możecie takie coś na luzie sobie zrobić u siebie na swoich serwerach. Ja to zrobię tutaj, dosłownie tak na szybkości. I powiem Nubkowi, że poczekam na niego po prostu, bo on za mną pewnie teraz czekał, więc ja poczekam za nim i zobaczymy, jakiego Spider-Mana on wybuduje. Ale ten Spider-Man to jest jeden z najprostszych schematów, które do tej pory budowałem. Nie, dobrze, działa to naprawdę perfekcyjnie. Teraz jeszcze tu, tu zrobione, tu, tu i można polecieć z tej strony jeszcze. Nie no, ciekaw jestem, jak Nubek zbuduje Spidermana, bo on
ma giga talent, jak widzieliście po jego poprzednich budowach. Naprawdę, postarał się bardzo na tych ostatnich, więc jestem z niego dumny. A my już skończyliśmy. Okej, to spytajmy się w sumie go, może też skończył. Okej, Nubek, czy ty już czasem skończyłeś? Czy nie? Jeszcze? No już? Tak, w sumie to tak, no. Szybciutko, dobra Nubek. Chodź zobaczyć. Lecę od razu zobaczyć twój, dobra, czekaj, wiesz co? Przejdę sobie, o, w ten sposób, bo nie chce mi się tam lecieć. Ej! Co? Wow! Jaki fajnie? Realistyczny Nubek! Ej, to jest twoja najlepsza postać jak do tej pory. W ogóle najlepsza budowla. Uwielbiam Spidermana. Nie no, kozacko, ja nie wiem, w sumie patrz, ty miałeś tyle tutaj miejsca, wykorzystałeś tylko tyle. Ty Nubek jesteś idealnie, nie potrzebujesz dużo, co nie? Ja mogę budować całą noc. Dobra, chodź zobaczyć mojego, mój jest taki skromniejszy. W porównaniu do tych poprzednich twojego budowli. Naprawdę, taki skromniasty, ale fajny. Wow! Zobacz! Ej, kreatywny. Fajny, nie? Jest tak, fajny. Kreatywny. No. 2D taki. Ale wiesz co, dla mnie on jest troszeczkę za prosty. Ja wiesz co, ja bym zrobił taki mocniejszy troszeczkę. Mam pomysł. Może ja, odwróć dobuduj, się na chwilę. A ty dobuduj, a i przyjdź po mnie, bo... Dobra. Zaraz po ciebie przyjdę, Nubek. Tak. Ja nie mogę, Nubek jeszcze nie wie. Nubek jeszcze nie wie, że ja tutaj chcę zrobić coś przepotężnego. Dobra, patrz na to. Miałem tutaj gdzieś komendę. O, z Hemload, Spider-Man. I teraz patrz to. Wklejam. Uwaga, w tym momencie jest lag, jakby co widzowie, ale zaraz pojawi się tutaj przeogromny Spider-Man, którego Nubek ciekawe, czy uwierzy, że ja zbudowałem. O lol, dobra, wkleił się. Yo! Mam giga laga. O, dobra. Pytanie, czy Nubek uwierzy, że ja zbudowałem. O, co tam, Nubek? Nie. Co? Chodź. Nie, poczekaj. Chodź zobaczyć. To jest takie duże. Wiesz co? Pośpieszyłem się trochę i zrobiłem szybciej teraz kolejnego Spidermana. Taki on jest super duży. Nie, przecież minęło... No, minuta. No, ale widzisz, wszystko da się, z minuty da się wszystko zrobić. Zobacz, Spiderman, widzisz? Głupi nie jestem, Pojan. Co? Ty to coś zbudowałeś? No oczywiście, że ja. Nie wierzysz mi? Ja zobaczę, co jest w środku. A, pusto w środku, to może napra... Nie wiem. Nie, powiem. No skoro jest pusta w środku, to przecież wiadomo, że zdążyłem, nie? Nubek. No właśnie, bo jakby był środek jeszcze, to nie, ale... Ale to jest cudowne zabudowla wielka! Fajny Spider-Man, nie? No, jest kozacki. Nie, podoba mi się też. Dobra, Nubek, to następnym razem zbuduję coś większego jeszcze, bo ten jest za mały. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.